Dom, dom, dom! Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Nitek. Witam was w luźnych gadkach. Dzisiaj gramy w The Forest. Jest to bardzo wczesna wersja alfa, w związku z tym musicie wybaczyć jej wszelkie błędy i wszelkie babole, jakimi może nas uraczyć. Pokażę wam dwa elementy tej gry. Pierwszym z nich będzie lekki taki crafting, lekkie zbieractwo przedmiotów i oczywiście przebieżka po lesie, tak żebyście wiedzieli, z czym to się je. Jak widzicie, z lewej strony jest zaznaczone nasze schronienie, to jest ta ikonka, ona jest zawsze gdzieś tam, gdzie popatrzymy w stronę naszego schronienia, zawsze będzie widoczna. Jest to rozwiązanie spoko, aczkolwiek drażniące, bo czasami ta ikonka najzwyczajniej w świecie przeszkadza. W prawym dolnym rogu widzicie naszą jedyną ikonkę z GUI, czyli z graficznego interfejsu. To jest oczywiście nasz brzuszek. Nasz brzuszek jest w połowie pełny lub, jak kto woli, w połowie pusty. Trzeba go oczywiście napełnić. Skojarzenie z Don't Starve jak najbardziej jest tutaj na miejscu, ponieważ gra żywcem czerpie inspirację z tego tytułu i bardzo dobrze, bo Don't Starve to jest świetna gierka. Okej, sprawdźmy zatem, co mamy w plecaku. No, widzicie, samo dobro, kilka patyków, kamienie. Możemy tutaj łączyć przedmioty ze sobą, na przykład weźmiemy kamień i kijek, dzięki czemu otrzymamy siekierkę z ostrzem kamiennym. Kurczę, zapomniałem słowa, jak to się nazywa. Obuch? Nie obuch. Okej, nieważne. Mamy trochę medykamentów, a właściwie gorzały, którą zwinąłem z samolotu, którym się rozbiliśmy, liście do rozpalania ogniska, trochę coli, batony, które odnawiają nam energię, czyli staminę, i podręcznik survivalu. W podręczniku survivalu mamy tak naprawdę listę receptur, co możemy zbudować w danym miejscu. Są tutaj takie rzeczy, jak na przykład meble. Mebli akurat jeszcze nie ma, ale na przykład pułapki, storage, czyli magazyny, no i oczywiście też schronienia, a także jakieś miejsce na żywność, możemy hodować sobie kwiatki, możemy też zbudować łódeczkę, żeby pływać po jakichś bajorkach. Są też dziwne rzeczy, jak na przykład pomniki z rączek i nóżek, których znaczenia tak naprawdę jeszcze nie rozwikłałem. Jest pomnik mały, pomnik duży, jak widzicie, potrzeba dużo członków do tego. No i oczywiście jest też taki tutorial, jak zacząć, żeby tutaj przeżyć chociażby pierwszą noc, czyli zbudować schronienie, postawić ognisko. Ognisko ma niebagatelne znaczenie, ponieważ umożliwia nam spanie przy nim i ogrzewanie się w jego kuszącym ciepełku, wiadomo. Natomiast samo schronienie jest nieodłącznie bardzo ważnym elementem, jak właściwie we wszystkich tych gierkach budowlanych, bowiem tam, jeżeli umrzemy... Coś mi się... Czemu ty masz takie ręce i trzymasz tu kamień? Przecież miałeś wciągnąć tasaczek. Cholera, coś się spieprzyło. God damn. No i co? Zepsuło się! Ach, wczesna alfa. Kurza twarz. Dzięki Bogu, częściowo save'y już naprawili, w związku z tym nasz bezgłowy bohater... działa teraz, mam nadzieję, poprawnie. Okej, jesteśmy głodni, więc mamy problem pierwszej wagi do rozwiązania. Wyciągnijmy zatem toporek. To jest naleciałość do alfy, więc ona, jak najbardziej ta gra mogła się zepsuć. Niestety, no nie działają poprawnie jeszcze do końca save'y. Bardzo podoba mi się to, że ścinając jakiekolwiek przedmioty, tutaj jest logika zachowana, ponieważ teraz rozwalając tamten drzewko, zebrałem po pierwsze liście, a po drugie z tej gałęzi, którą usiekłem tym toporkiem, czy też tą siekierką, czy też tym gadżetem, którym teraz operuję, zaostrzyłem ją do tego stopnia, że teraz pełni rolę włóczni. Słabej, bo słabej, ale jak najbardziej wystarcza ona, żeby poruszyć się, pójść na ryby, Robin Crusoe style. Okej. Drzewa, jak widzicie, możemy wszystkie sobie ściąć, jest tak trochę skopcony element tego, że te gałązki zaraz zresztą właśnie zobaczycie. I na razie fizyka nie powstrzymuje tych bal od toczenia się, w związku z tym one uciekają gdzie popadnie, nawet jeżeli zetniecie drzewko na prostym terenie. Ale tak jak mówiłem, to jest alfa, nie ma tak naprawdę co jeszcze się tym sugerować. Patyczki oczywiście są ważne, liście też są przydatne, trzeba wszystko zbierać. Ekwipunek jest dość mocno ograniczony, więc nie nosi się tego tonami, raczej takie symboliczne ilości, ale jak widzicie, można wykarczować las dość poważnie. Okej, powinny być tutaj ryby, w związku z tym udam się na ryby, gdybym miał tą włócznię, ale widzę, że nie naprodukowałem jej, więc mam nadzieję, że teraz mnie to nie zawiedzie. No wejrze, wejrze mi tu, zrób włócznię. Sinek, sprawdźmy. God damn it, nie ma włóczni. No, nie da się jej też obciąć, kurde, no a włócznia jest bardzo mocno potrzebną sprawą. Natomiast tak jak mówiłem, no, ten crafting jest dość logiczny, więc no da się to zrobić, ale nie wiem, czemu nie zaostrzy patyka, żebym miał teraz włócznię. A czymś takim, no to raczej tak średnio. I ta włócznia, no kurde, musi być! Być może to jest jakiś wymóg drzewa, na przykład, nie wiem, leszczynę trzeba ściąć. Cholera to wie! O, to nie jest włócznia czasem? Ma inną ikonkę trochę. Nie, to wszystko ma taką samą ikonkę.
Kurde. Okej, dobra, może po prostu sieknijmy jakiegoś ptaka. O, można zadźgać ptaka. Można wpaść w kamień, nic dobrego z tego nie wynika, z żadnych z tych dwóch czynności. Ale zobaczmy, czy mam tutaj jakiegoś batona. Zjem batona, brzuszek pełny, energia odrestaurowana. Tak jak mówiłem wcześniej, no budujemy sobie te wszelkie umocnienia naszego domostwa, ale na chwilę obecną nie ma sensu jeszcze tego robić przez wzgląd na to, że to alfa działa jak chce i częściej nie działa niż działa. Ważne jest natomiast ognisko, ponieważ jest tutaj zaimplementowana pogoda. Kiedy deszcz pada, jesteśmy mokrzy, wyziębiamy się i możemy zachorować. No wiadomo, że w takich warunkach to jest kiepska sprawa i trzeba by mieć lekarstwa, a tych jest jak na lekarstwo. Ach, taki dowcipek. Okej, nie mogę sprodukować włóczni, nie rozumiem zupełnie dlaczego. Być może znowu się coś po tym loadingu stało, że nie mogę kurde tej włóczni mieć. W związku z tym nie pójdę na ryby, zjedliśmy tego batona. No niestety animacja łowienia ryby jest fest mocna, bo tam w skrzela się wbijamy. Ona sobie jeszcze podryguje na tym patyku. Ale możemy zadźgać o dinozaura. Jedziemy. Chodzia! On się tutaj odkleił i co najśmieszniejsze, teraz skóra została z niego tutaj u góry, mięso też. Mamy zatem mięso, mamy skórę. Ze skóry jaszczurki możemy sobie zrobić armor, więc szyjemy sobie kalesony. A oczywiście jaszczurę możemy ugotować. Zatem zrobimy też to, a potem przejdziemy do drugiej kwestii tej gry, czyli już nie do biegania po tym lesie, który jest fest duży, ale na chwilę obecną nie odblokowany całkowicie. Więc no nie macie co liczyć na bezkresne przechadzki, bo w pewnym momencie po prostu odbijamy się od niewidzialnej ściany. Gra nam mówi, że po prostu jeszcze tego nie ma, więc to nie jest też tak, że można biegać już wszędzie, ile się chce, etc. Okej, ognisko. Takie tutaj strażnik leśny najwyżej przyjdzie, to będziemy uratowani. Zapalniczka, cik! Ha! Płonie! Ognisko w lesie! Na. Jaszczurka? Juba! Kucharzymy! Haha, Bear Grylls! Om nom. O, zajączek. Zajączka też można złapać, można go siekierką trachnąć. Ale poszedłbym, ale pilnuję, więc nie mogę. W dzień jest dość spokojnie, w dzień raczej nas nikt nie atakuje, aczkolwiek jak widzę już tam gdzieś jest czarny lód, w związku z tym przejdziemy szybko do drugiej części rozgrywki. O, zjedliśmy jaszczura, ogień jest, rozpaliłem, bo jeszcze tam liści niechcący dorzuciłem. Jest czarny lód, widziałem go tutaj na horyzoncie. O, jest tam, dobra, są, idzie nawet większa ekipa, w związku z tym zahaczmy o imprezę i pochytajmy walkę. Walka na chwilę obecną nie jest jakaś specjalnie skomplikowana, niektóre rzeczy mają możliwość zablokowania ciosu przeciwnika, a ich tak naprawdę zażygujemy, spamujemy lewym przyciskiem myszy i to daje radę. Oni przychodzą do nas głównie w nocy, ponieważ lubią nam wręczać gazetki typu strażnica, w związku z tym należy się ich spodziewać w najmniej niespodziewanym momencie. Oni są potrzebni, właśnie z nich czerpiemy elementy tych posągów, które wam pokazywałem w notatników, bowiem kiedy już ich położymy, mamy możliwość na plasterki! Co jest dość kiepsko zrealizowane, bo ta fizyka ewidentnie w tej grze jeszcze trochę nie domaga. Okej, pan tutaj jakiś jeden chyba przeżył, właściwie pani, więc poczekamy na nią aż wstanie, ponieważ chciałem, żeby mnie zaprowadziła do swojego domu, a żeby tego dokonać, no ona musi niestety mnie tutaj obtuc. Natomiast widziałem tutaj też wskaźnik tego, że prawdopodobnie gdzieś ten ich dom się znajduje, ale nie, tutaj jest, widzę, zjedzona przez kanibali wioska. Czy tutaj ktoś stoi, kto będzie chętny mnie zjeść? Kurczaki, nie! Ha! Jesteśmy u Morusani, calic krwi, w lewym dolnym rogu widzicie informację na ten temat, o samojebka z dzióbkiem, a nie, tutaj widzę jakiś ten, ktoś z makaronu robił Drakulę. Samojebka z dzióbkiem była, znaczy nie było, tu widzę jakieś posągi tajemnicze, wow, jakieś tutaj fez, jakiś kolaż z płetwy rekina, fez, Okej, no i widzicie, jakbyście byli głodni, to gra sama namawia nas do tego, byśmy sobie skosztowali. Są ręce, są kamienie, jest okejka. Dobra, tam gdzieś w międzyczasie zepsułem grę, bo jak się okazuje, nie mogę tutaj przestawać nagrywać i nagrywać jeszcze raz, w związku z tym... Kolejne wczytanie save'a. Tak sobie uświadomiłem tak naprawdę, że przy którymś podejściu, a właściwie przy tym naszym poprzednim, w ogóle wam nie pokazałem, jak na czym polega budowanie, oprócz tego, że to ognisko szybko skleciliśmy, to tak naprawdę z tej książki, czyli podręcznika każdego mieszczucha, który wychodzi do lasu, survival z recepturami naszej prababki, który był przenoszony w tyłku naszego dziadka podczas wojny, tak jakby wszyscy wiedzieli, że kiedyś nas to czeka. Znajdują się te receptury i teraz tak, receptury wybierając sobie jakąś tam dowolną, szybko wam to pokażę, na przykład
jakaś taka ziemianka, taki kamperski namiot troszkę. Stawiamy sobie ten obiekt, klikając R możemy go obracać, więc mamy taką dowolność w tym, jak to będzie ustawione. Naciskając E umiejscowiamy taki szkic. Przynosimy tutaj rzeczy, które gra od nas wymaga. To jest akurat bardzo skopcony element, w sensie ta ziemianka jest bardzo skopconym elementem. No, widzicie, jak wyglądają te liście. One tak sobie po prostu będą drgać. No i naszym zadaniem, jak widzicie, w lewym dolnym rogu jest informacja o tym, że brakuje nam jeszcze minus 1 na 9 kijaszków. Znosimy to wszystko do takiego szkicu i potem jak nanosimy tych elementów wszelkich tam, no to ta budowla jest gotowa. Natomiast w tym gąszczu tej roślinności, która jest tutaj faktycznie nawalona jak wymiociny niemowlaka, no czasami ciężko znaleźć te miejsca. W związku z tym to wszystko wygląda mniej więcej tak, jeżeli chodzi o budowanie. Ja cały czas jestem teraz taki w nastroju zaczepnym, ponieważ chciałbym wam pokazać jeszcze element jaskini, bo tam jest ten lekka nuta grozy, gdzie tak naprawdę tego się jeszcze nie odczuwa, tego strachu, który się powinno czuć w tym lesie już, chyba że w nocy, ale w nocy nawet nie jest tak strasznie, no przez to, że jeszcze ci przeciwnicy nie robią należytego wrażenia, ale tak jak mówiłem, wczesna wersja alfa ma swoje prawa. W związku z tym, no nie ma jeszcze tego strachu, brakuje tutaj jeszcze jakiejś muzyczki, żeby klimat podbudować. Nie wiem, czy w ogóle będzie jakaś muzyka, ale przydałoby się, żeby faktycznie robiło tutaj należyte wrażenie. No poza tymi kolażami, które są tutaj w ogóle z płetwy jakieś. Wygląda to fest. No ciekawe, czy znajdziemy kogoś żywego w trakcie rozgrywki z tej załogi. Ciekawe, czy w ogóle to dziecko też odnajdziemy. Ciekawe, co za dziecko w ogóle. Nie wiem. Bardzo mnie cieszy natomiast to, że gra ma cel nadrzędny właśnie jakim jest odszukaniem, nie wiem czy to mówiłem, jakim jest odszukaniem tego chłopca, ponieważ no, sprawia to, wymusza właściwie nas na to, dążenie do jakiegoś konkretnego celu. Wiadomo, że te wszystkie symulatory chodzenia to tak naprawdę rozgrywka do naszego zgona. Tymczasem w The Forest ten cel nadrzędny jest, to jest odszukanie tych członków w ogóle tego lotu Sex 6969, no oraz oczywiście tego dziecka. Ten sneczek, do którego się odwołuje, został wyciągnięty zaraz po kraksie z tego samolotu przez jednego z tych nygusów i gdzieś tam zaciągnięty nie wiadomo gdzie, więc jego w tej grze szukamy i tak samo natykamy się na członków tych załogi. Bardzo fajny element, bardzo mnie to cieszy, że poza samym przetrwaniem jest coś więcej do roboty. Większe ryzyko oczywiście spotkania kogokolwiek, a przy naszym przypadku akurat to chcesz kogoś spotkać, następuje w nocy, ponieważ oni wtedy częściej przychodzą, ale jak widzicie, no to... O! Z kamcora mu przywaliłem w lasie. Siekierką mając, będąc wyposażonym w siekierkę, jesteśmy oczywiście w stanie to przetrwać, takie spotkanie, nawet jeżeli ich jest trójka. Tam spamujemy ich tym lewym guzikiem, widzieliście to zresztą, że daje radę. Natomiast ja chciałem użyć jednorazowej wycieczki do wnętrza ich pieczary. Ta pieczara zawsze jest jednorazowo, to znaczy właściwie jednorazowo, jednorazowa wycieczka jest do tej pieczary. Tutaj możecie zobaczyć na przykład pozostałych członków załogi, prawdopodobnie albo mieszkańców tej wyspy. Trafiamy tylko do tej pieczary jeden jedyny raz, potem to już jest tak naprawdę game over. Natomiast warto tutaj trafić przez wzgląd na to, że jest tutaj trochę ekwipunku. No zdrowie, jak widzicie, nam się odnowiło. Jest też pistolet na flary, dzięki temu możemy motać tutaj flarami. Są też skupiska nieprzyjaciół tutaj w tych jaskiniach, no wiadomo, że to jest ich gniazdo, w związku z tym... aż mi mikrofon spadł. W związku z tym jest duże ryzyko na to, że na kogoś się tutaj nieprzychylnego natkniecie, ale tak jak mówiłem, no warto tutaj wpaść, bo tu są medykamenty, jest siekiera, jest trochę jedzenia, jest szansa na lekkie odnowienie się i pochytanie tematu, no i oczywiście można tutaj stąd zgrabnie uciec. Ekwipunku nam czarny lód na razie nie zabiera, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie to robił w późniejszej wersji, ale tak jak mówiłem, to jest pierwsza wersja alfa, jaka jest, więc spodziewajcie się, że wrócimy do tematu, jak tylko będą jakieś większe aktualizacje, które rzekomo mają być co 2 tygodnie, w związku z tym no, ten cykl poprawek względem Don't Starve, o którym wspomniałem już wielokrotnie, jest zachowany. Mniejsze rzeczy łatane są w miarę na bieżąco, ten problem z save'ami jest cały czas rozwiązywany, dalej to nie działa poprawnie. Nasuwa się zatem jedna rzecz, bo biegając po tym lesie, szukając tych ludzików, natknęło mnie to, że po prostu no, na razie tylko biegamy, w związku z tym nie macie co się jarać na razie, zachowajcie sobie kasę w portfelu albo kupcie sobie na razie co innego, bo nie ma się co z wydatkiem na The Forest spieszyć, póki co. Chyba, że no, bardzo chcecie grać w produkt niekompletny, który razi błędami, golasami, bez penisów i szybkimi zgonami. To możecie. Ja ze swojej strony jednak bym to odradzał i polecał poczekać jeszcze trochę. Okej, szybko, znikaj mi ten napisie końcowy.
Tak jest, jak widzicie, publiczna wersja alfa 001, 9 dni do następnej większej aktualizacji. Będę czekał, ponieważ łapie mnie taki produkt. Fajnie jest to zrealizowane, fajnie jest takie poważniejsze podejście do tematu. No i ten logiczny crafting przedmiotów, być może nawet te receptury nie będą wymagane. No na razie podejrzewam, że nawet ich nie ma. To byłoby na tyle w dzisiejszych luźnych gadkach. To był The Forest, wczesna wersja alfa. To były luźne gadki, pamiętajcie przybić piątkę przed... pod filmikiem, ku mojej radości, żebym wiedział, że wam się podobało też. Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco oraz oczywiście do zobaczenia na geeks.pl. Luźne gadki, Nitek, The Forest, wczesna wersja alfa. Adieu!